Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy mieli testy paszowozu. Testy paszowozu, paki. No, generalnie paszowóz. Milka. Nie wiem, to jest model, ale powiem, to jest model Puma. 17 kader, 17 tysięcy litrów. Tak powiedzmy, farmingowemu. Takimi. Paszowóz ogarnęli. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem ciekaw, bo właśnie takiego paszowozu szukam. No, cena takiego paszowozu, jakbym chciał zakupić, to 270 tysięcy, coś nie w tylu, jeśli chciałbym nowego kupować. Więc zobaczymy, zobaczymy. Ale testy, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Tutaj jeszcze mniejsze budynki sobie ogarnąłem po prostu swoim starym paszowozem, tak to można powiedzieć, swoim paszowozem, proszę. A ten będę właśnie dawał na tą większą oborę właśnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No jest. Powiem szczerze, jest kuźwa kawał kloca. Tego paszowoza. Nie wiem, jak to będzie wyglądało pod względem paszowym. Muszę chyba ciano zaraz wziąć, żebym teraz lipy nie odwalił. Ale jest, czekajcie, trzeba w ogóle walej włączony, bo żeby ta slipy nie było. Nie, jeszcze łapa nie włączyłem. O, walej włączony, niech się to już miesza wszystko na bieżąco, proszę państwa, pięknie, ślicznie, żeby to było. No tak, ja powiedziałem 270 tysięcy gdzieś w tych granicach, w zależności, jakim sobie to udałoby mi się to ogarnąć. Finansowo. Fajny paszowozik, no potrzeba mi coś konkretnego teraz. Jakiś konkretny paszowóz do mojego gospodarstwa mimo wszystko. Ogólnie miał dzisiaj być nowy nabytek, można powiedzieć tak. Pożegnałem ci dwa, czyli dać jeden większy, ale stwierdziłem, że... Znaczy stwierdziłem, no. Chłopaki bardziej mnie zasmucili, bo ten klas, który chciałem kupić, no poszedł po prostu już wczoraj do sprzedania, jak właśnie planowałem go już zaklepać. To jest, dobrze, paszowóz testowy, więc jeszcze jak coś się stanie, to mam nadzieję, że zbytnio, bo kieszeń nie dostanę pod tym względem. Tylko czekajcie chwilę. O, chciałem sobie trochę patel podnieść. I... No dobra, to zrobimy sobie tak. A my sobie siano sobie zimiemy. Wiecie, muszę sobie pospadać, jakie paszowozy by mi pasowały, czy taki paszowóz, czy trochę... O, już trochę tu nie pykło. Niestety, no już krokodylem. Troszeczkę jest manie, tak? Mieliśmy odwagę, to mieliśmy naleczkę, tak? Mieliśmy zapięte... Ej, co się odpala? Mieliśmy... no. A przypiętego jedną... Wytaka, czy coś mieliśmy podpięte pod czujnik, resztę mieliśmy podpięty, resztę mieliśmy podpiętą pod... właśnie... Wodowarka teraz jest trochę taka lipa, ale spokojnie, wodowarka prawdopodobnie będzie, ale to pewnie w okresie, tak żeby nie zelgać, zimowym, może na zimę będę miał kupioną właśnie wodowareczkę, po prostu troszeczkę sobie tu życia ułatwić, no bo tu jednak jest trochę męczarnie, takie wiecie, no takim zestawem no fajnie się bierze, ale też się tak ładuje, no ale na tutaj farmingu to trochę tak średnio wygląda. Ale co, a to radować się trzeba jakoś tym wszystkim. Mam nadzieję, że kupka też się ładnie tam zmieni teraz. Powiem szczerze, że jeszcze nie sprawdzałem tego, tak? Na razie leci, to nasz niech sobie tam leci. Ja tam dokładam, wiadomo, nie powinno się tak robić. Powinno nam przemielić pelki, dopiero wziąć jakąś kieszonkę. Siano kieszonkę, bo tej siano kieszonka wiedza niestety tutaj nie była. No ale wiadomo, jeszcze mam miesiąc na to. No kukurydzy, więc wtedy zobaczymy, jak będzie wyglądało, tego tonażu będziemy tu zebranego mieli. No i dobrze, posiłkujemy się siano kieszonką. Później będziemy się posiłkować także żytem. Więc no, jakoś tutaj manewrować trzeba będzie fest. Ale myślę, że jeśli tak będziemy mieli, tak jak wspomniałem, że to na kieszonkę, znaczy żyto, belkach siano kieszonkę i kukurydzę, to raczej będziemy tak robić, że pojęty już z każdego pewnie będziemy kłaść. Kukurydzy pewnie tak żeby starczyło na cały rok. Tak kukurydzy. Wszystko, no bo kukurydza jest dość bardziej teściwa. Może teściwa niekoniecznie, ale bardziej wartościowsza, o, na rozdojenie.
na to wszystko, więc no... Patrzcie, no już mam to ja maksymalnie, a tu... Że go prześwitu aż tak mocno, to nie mamy teraz, widzę. Takie życie. Chyba powinien mieć idealnie krokodyla, tylko powinien mieć tutaj krokodyla. Nie ukrywam. Ale robimy tym, co na razie mamy. Na razie w planach nie mam nic takiego do pokrywania. Ewentualnie to jest tutaj te boczki dorobić. I to wszystko, wiesz. Tutaj to jest bardziej do łyżka, krokodyl do obornika, tylko że swoje widzieć mniejszą łyżkę. Na przykład krokodyla mniejszego sprzedałem. Za tam parę groszy, nie wiem, nie będę zgadzał za ile. Sprzedałem, bo właśnie będę planował kupić tylko krokodyla. Tylko teraz zobaczymy, czy kupię ładowarkę, czy mini ładowarkę, bo jak kupię ładowarkę, to po co teraz kupować sobie krokodyla małego. Później ładowarkę kupować, no bo jestem odstępnego. Wtedy, no wiecie, tak, miałem zbilansowane to wszystko. Jakoś miało ręce i nogi, tak? Ale dużo to nie weszło. Otóż, no trochę te paszowozy mamy, bo tutaj mamy do ogarnięcia około 4 paszowozów. 4 bądź 5 paszowozów, więc trochę tych paszowozów będziemy mieli do ogarnięcia. To naprawdę jest sporo. No niestety, taka obora. No tutaj trzeba mieć trochę tych paszowozów namieszanych, no ale tak, by tu 5 mieć na paszowozów namieszanych, niż mam mieć. O dobra, czekajcie, bo widzę tutaj dlaczego ściągło, no czekajcie, no to już troszeczkę jest, wiecie, szerszy, to wszystko, to też trzeba mieć na względzie. Teraz tak, ja bym chciał sobie to robić tak, to tak za szybko będzie, więc ja sobie ustawię, nie wiem, takie 2 na godzinę i niech sobie tam powoli to wysypuje, jeśli będzie wysypywać oczywiście. No bo wiecie, tutaj to trzeba typowy dzień z zadawania pasz. Jeszcze widzę, że szybko to leci. Aha, spoko kurwa, nie na tą stronę wysypuje. Przestawiło mi się wszystko tak. Pytalnie. Nie rozumiem, o co chodzi. Sekundkę, wiecie, to jest paszowóz testowy, więc ja sobie bym tutaj dobrze przekminić, jak tutaj teraz to ogarnąć, ten paszowóz. Tu bliżej, czy tu dalej. O, może trochę dalej, to, bo to jednak trochę większy wysyp ma. Wydajniejszy, chyba. Patrzcie, no, daleko sypie. No więc tutaj można sobie na spokojnie to ogarnąć. No, tak to... Kurwa, co jest? Psy mi tu szczekają, kurwa, no. Nic nie słychać. Więc paszowo trochę tu trzeba dać. Ale wolno sobie, no ale nie ma tak źle. To jest mój testowy. Zobaczyć, czy będzie potrzebował większego paszowozu. Ja bym chciał 22 metry sześcienne tutaj. Tego paszowozu, no ale na razie dalej takiego. Mniej więcej, żeby wiedzieć, czy mi starczy mi na wysokość tego obiektu, że tak to powiem. Bo nie oszukujmy się, no obiekt jest nie za wysoki. Wiecie, no jak stawiałem to nie wiem, takie paszowozy tu będą potrzebne, no i ta wydajność no jest, ale wiecie, kosztem tego tej paszy, więc tutaj trzeba mieć to wszystko na uwadze. Dobra, mamy wysypane. Dobra, no bo zajebanie. Mam się sobie przejechać pod wiatą prawdopodobnie, no że ta wiata jest tutaj tak w miarę możliwie, to będzie można sobie zrobić. Ten paszowóz potrzebuje około 100 koni, 100 koni najlepiej pasowało, żeby mieć. Więc można powiedzieć, że ten case jest idealny, bo ma 105 koni. Takie minimum to jest 90. Ale czy taki delikatny zapas tej mocy, żeby był. No i powiem szczerze, no pasuje mi ten case tutaj tego paszowego. Ogólnie ten case pasuje do swojego w tym gospodarstwie. Do każdej roboty. Czy nie za daleko pojechałem? Trochę przy daleko. Trochę jest takie męczące to. Szczerze, paszowoby to samo jest nie paszowo. Tutaj to już by było w ogóle lalka. Ale nie oszukujmy się, to jeszcze nie jest ten pułap. Wolę na razie kupić taki mniejszy. Jakieś 22 metry czy coś. A później jakiś napadny punkt dowalić. Paszowo, bo tak na pewno będzie. Nie oszukujmy się, bo
te pasy to trzeba robić. No jeszcze trzeba na 150 sztuk stawiał, to tym bardziej tej paszy będzie potrzeba. Ale wiecie, no już lepiej mi widać zrobić, nie wiem, 6 czy 8 paszowozów przy 150 sztukach, niech mam zrobić 15 kurwa paszowozów, tak? To na pewno na plus wtedy będzie. Ale to jest testowo, zobaczymy. Testowy paszowozik przy Spergardzku tutaj. Myślę, że to też fajnie jest tutaj. A nie powiedziałem o tym. A trochę tego towaru tutaj jest, bo to jest ponad 200 ton. Nie zemgać. A tutaj było tej kiszonki. Teraz tak, musimy sobie oczywiście co podejść. Musimy sobie wziąć sianko tutaj ogarnąć. Pod tym względem. Paszowałbym coś mieć. Nawet jakieś pilki tu tyłu, wiecie? Żeby kulkę sobie brać, obracać się i by to pasowało może bardziej. Pod tym względem siano, tak. Jedna taka, niech będzie. Druga taka, to takie czystki porobimy. Bo nie wiem, ile tego będziemy robić paszowozu. Myślę, że dwa paszowozy powinny być git. A trzy paszowozy, bo na dzisiaj no, nie mam więcej roboty, nie ukrywam. Nie myślałem nad tym. Wiecie, no jednak też trzeba by dać. A fajnie. A powiedzmy, że się złapało. Rzeczywiście nie ma tutaj, żebym na siatkę sobie zdjąć, bo to było w ogóle zajebiste. Takie doznanie. Ale niestety aż takich cudów to nie ma co oczekiwać. Pod tym względem. No i tam pokazuję mi teraz, ile mam tego tonażu. Czy mi nie będzie pokazywać? Na chwilę pokażę mi więcej, ile tego tonażu było, bo to naprawdę jest 187 ton. Czyli ja już wybrałem tu na 4 TMR, 5. No, to sporo tej kieszonki będzie szło. No ale o to chodzi. Dlatego mówię, 600 ton to powinno mi to iść na te pół roku. Pewności, powinno mi starczyć. Ale to było 200. 80 ton na miesiąc samego TMR-u, więc to pół, powiedzmy pół na pół, czyli troszeczkę więcej, no to już jest luks. Szkoda, że takiego czegoś nie ma. Nie wiem, że jest teraz ten mod. Siano, kieszonka, kukurydza i siano, żeby siano nie jadła, tylko kukurydza i siano, kieszonkę, wtedy byłoby zajebiście to ogarniać, no ale chyba na takiego czegoś to chyba jeszcze tutaj nie ma. Kurwa, zajebanie. Więc mówię, no to jest taki odcinek, tylko mówię, z ogarniajęcia, tak? Bo takiego czegoś dawno nie robiliśmy, to te testy padły mi. Możliwość tego testowania mi się podoba. Na ten moment podoba mi się, tak? Tylko że mówię, on chyba żeby 20 metrów miał. 20 metrów sześciennych, 18 nawet, to już może coś by zmieniło, nie wiem, zobaczymy. Pogadam z chłopakami, może coś ogarną mi ciekawego, może ściągną jakąś maszynę używaną w miarę rozsądnych pieniądzach. Więc zobaczymy. Na razie nie chciałbym, mówię na razie. Teoretycznie chciałbym mieć samojezdny, nie ukrywam, no to już podejrzewam z bańkę z półtora używka. Więc tutaj, no z takimi pieniędzmi to na pewno nie będę szalał. Bo to się nie będzie zwracało. Już upływ mi siermet, rozgarnięte, bo tutaj się wysypało. Takie uroki. Niestety. Pyk. Lubi nam płacić, ale już tej się. Niestety zawsze coś się może pojawić, bo jednak te ciągniki są utrzymane, tak? Ja nie ma żadnego nowego ciągnika jeszcze na gospodarstwie. Właśnie. Ale w sumie po co mi nowe, jak używane to samo, bo te zabawy mi to tak samo chodzą, tak? Na razie to co mamy to jest pasuje mi.
Jest git. Dobra, lecimy, bo tutaj naprawdę jest troszeczkę tego. Przekaz sobie tego moda wgać na mieszanie, czas mieszania. W ogóle mi się daje, bo... Ale tak to fajnie wygląda, te mieszanie, nie oszukujmy się. Ja mam już ogólnie ile umieszanego TNR-u. To byki to na styk będą miały, ale będą miały. Krawy tutaj w tej może mniejsze i mają też. No to mam dopiero 20. O kurwa, też 3 tony miałem tylko zapasów, więc... No już tego nie było. Czekacie, będą czekać chyba. Tak. Dobra, nie zobaczymy tak sobie. O kurwa, nie zobaczymy sobie. Tak to fajnie wygląda. Nie będę przejeżdżał, bo to też tam wiadomo, to jest tylko nabalowanie, to niby tak to nie działa, żebym sobie tak musiał jeździć. Może na gazie mi się to uda tak ustawić, żeby jeden na godzinę mieć, to by było zajebiście. No i tak. No i tutaj poszło w sumie około 270 tysięcy. Ale powiem szczerze, no fajnie, sprawdza się. Inny w ogóle, bo jest pionowy. Pionowy? Pionowy? Nie, pion to jest tak, poziomy. Paszowóz poziomy. Troszeczkę to inaczej wygląda konstrukcyjnie. No i tak na moją umowę sam raz to w miarę wygląda. Jakby nie było. Bo to chodziło też, by sprawdzić paszowóz, który będzie po prostu no mojej tutaj budynków sobie chodzi, bo mogę zdobyć 40 metrów sześciennych. Też bym się w ogóle zwróciło z nawiązką, bo ten bym mógł dwa paszobozy dał gdzieś. Byłoby elegancko. Ale nie można tak wszystkiego mieć. Się mówi. Ale nie jest źle. Ma jeszcze jednego paszoboza z mieszami. Mam 37, 40, 37, 54 tysiące. Więc jeszcze 54 plus 17 to jest 70, 81, więc powinien, nie, 71. Jeszcze dwa paszowozy, do trzech paszowozów jeszcze trzeba umieszać i będzie git. To i tak jest ogrom, co nie? Chyba nie zobaczyłem, chyba może zobaczyłem kupkę chcący. Bo ja się nie liczyłem, że zobaczę. Ale gabaretowo ładny. Podoba mi się. Tylko pytam się, czy jakiegoś innego by nie mieli paszowozu. Na stanie w razie czego. Znaczy na stanie, no ja liczę gdzieś na pewno na zimę go kupić. Ładowarkę, no bo nie oszukujmy się, teraz nie będę z pieniędzmi tutaj szastał, bo ja tu nie mam nawet czego szastać. 65 tysięcy to mogę sobie jedynie jakąś w miarę możliwą ładowarkę kupić. Jeśli dobrze trafię. Do remontu. Prawdopodobnie. Nie chcę zobaczyć. Dobra, mało ważne. Lecimy załadować jeszcze jedną nóżkę siano kiszonki. Kuźwa, jedną nóżkę siano kiszonki. Pojedziemy sobie po kulkę siana. To by pasowało. Najbardziej. I cyk. Ale patrzcie, z góry tak fajnie wygląda, fajnie to się mieszuje. To wszystko. Więc to nie jest tak źle. Jeszcze później tylko po ospę tylko dorzucić, czy rozdać. Na ten TML będzie git. Gotowo i miodzio. Ogólnie miały to przyjechać, mają cię przyjechać zapłacić mi także za usługi, za siew kukurydzy, bo jakoś szybko chcę ogarnąć tematy. Za siew kukurydzy 28 tysięcy.
i za zboża 15, czyli 43 tysiące złotych. Przytulimy jeszcze w tym miesiącu, więc nie jest tak źle. Wiadomo, usługi powolutku mi się opylają. O, teraz powinno się zbudzić. O, to jest teraz idealne zapanie. Idealne zapanie belki. Siana. Pyk. A powiem szczerze, że ten już case to trzeba nie naprawdę pomyśleć nad chyba sprzedażą tego case'a i kupieniem czegoś innego mimo wszystko. Bo, dobra, no niby nie jest jakiś tam, tu on nie robi tutaj typowo przy tym. Przy polach. Nie robi. W polach. Ale powiem szczerze, że jest trochę już zmęczony życiem. Ma co się oczekiwać, jest zmęczony życiem. Jeszcze tego tura dostał to już w ogóle. Nie to nie kiedy to. No plan później chyba po natnięć po klasie nie kupowałem w sumie. Się zastanawiam. No że ewentualnie tak sobie myślę. Może jest zmęczony życiem, ale do paszowozu w sumie też by pasował ten co nie? Więc to jeszcze myślałem, ale na pewno to bym z niego zdjął. Ale przełożymy do tego większego wtedy ewentualnie. No bo szukam, na pewno będę chciał tura zostawić, będę go gdyby na nią go sprzedawać, na pewno tura zostawiam. Tura zostawiam z tego względu, że tutaj ten tur w ogóle kupowany pod tego case aktualnego, który jest pod paszowozem. Więc i tak mam troszeczkę ponad chyba, bo mam tutaj 2 tony u dźwigu. Wiadomo, to też tak nie mam pod te granice, można powiedzieć, podchodzi dźwigowe. Więc się dziwne, że jeszcze zwolnice, znaczy zwolnice, most jeszcze nie jedną przodni. Przy nim, bo ja mam tutaj to na 700, więc tutaj już to jest naprawdę spory ciężar, by nie było. A on sobie tam na razie jakoś tutaj daje radę, no bo innej opcji nie ma, tak? Ma 150, nie no, pod granicę praktycznie, no bo tutaj to na 700 dźwigu, te kiszonki, nie jakieś 150, no to jest 980, coś takiego będzie, no 2 tony. Byle się ta rama jeszcze w tym turze wytrzymuje, jest najważniejsze. No pompa jakaś jest tutaj wzmocniona, wtedy zakładana była, się nie mylę. Wtedy chyba... Ja nie wiem takiego by samego case'a jak ten, ale nie... Znaczy tego większego case'a takiego coś nie było. No ale płucek musi już do tego być, jak widzicie, klasowski. Na dupie muszę mieć. Utratony, no bo tutaj już ta przewaga... Jest tego ciężaru, bo jednak jest wysunięty mocno ten tu, tak? I mówię, tutaj będziemy mieli pyzmę, to jest na jakieś 3 miesiące, 4 miesiące 200 tysięcy litrów. Myśmy za dużo tutaj nie poszalejemy. Pik. Oj. Będzie sprawdzał git. Dobra, na razie go zgasimy. Rozdamy, będziemy kończyć odcinek. Taki taki dwuznaczny taki odcinek. No ale jest sobota, wieczór. Muszę planować teraz zrobić jeszcze rajo po tym odcinku wieczornym. Jaki jest zamysł, czy to wyjdzie, to nie wiem. Co jest z tym paszowozem, że to ciężko ma tutaj załapać to, wysyp. Dobra, niech się wysypuje. No mi napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba taki paszowóz wyglądałby na naszym gospodarstwie. Bo jestem strasznie tego ciekaw, więc jeśli odcinek się podoba, to zapraszam w komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.